Oblicz największy wspólny dzielnik liczb 30 oraz 105 oraz najmniejszą wspólną wielokrotność dla tych samych liczb. Zaczniemy od rozkładu na czynniki liczby 30 i liczby 105. Liczba 30 jest liczbą parzystą, czyli dzieli się przez 2, dostajemy 15. 15 oczywiście nie jest parzyste, czyli już nie dzieli się przez 2, ale suma cyfr dzieli się przez 3, więc cała liczba również dzieli się przez 3. Dostajemy 5. 5 oczywiście jest liczbą pierwszą, więc dzieli się przez 1 i przez samą siebie. Dostajemy 1. Liczba 105 nie jest liczbą parzystą, czyli przez 2 już się nie dzieli, natomiast suma cyfr również jest podzielna przez 3, czyli dzielimy to przez 3, dostajemy 35. 35 oczywiście jest podzielna przez 5, dlatego że na końcu widnieje piątka, dostajemy 7. 7 jest liczbą pierwszą, czyli dzieli się przez samą siebie, dostajemy 1. W drugiej części zadania z naszych rozkładów Wybieramy te liczby, które się powtarzają w obu rozkładach. Zarówno w rozkładzie liczby 30, jak i liczby 105 widnieje liczba 3 oraz liczba 5. Aby wyznaczyć największy wspólny dzielnik, wystarczy wybrać jeden z rozkładów i z tego rozkładu Wybrać te liczby, które się powtarzały, następnie utworzyć z, ich, z nich iloczyn. Czyli dostaniemy 3 razy 5, co jest równe 15. Aby wyznaczyć najmniejszą wspólną wielokrotność, wybieramy spośród obu liczb jedną z nich. Najwygodniej jest wybrać tą większą, czyli w naszym wypadku liczbę 105, ponieważ liczbę 105 wybraliśmy w całości, więc z jej rozkładu już nie wybieramy nic, natomiast z rozkładu tej drugiej liczby wybieramy to, co się nie powtarzało w naszym wypadku dwójka. Czyli mamy 105 razy 2, dostajemy 210. Stąd największy wspólny dzielnik liczb 30 i 105 to 15, a najmniejsza wspólna wielokrotność tych liczb to 210.